bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marzena Karolczak, jestem technikiem dentystycznym. Od ilu lat to widać? Także doświadczenie już mam spore i całe życie pracowałam tylko w ortodoncji, która jest moją pasją. Piotr Staliński z Wrocławia, również jestem. Wielką przyjemność mam współpracować z panią Marzeną. Także polecam wszystkim kolegom współpracę, żeby nie było nie fair wobec innych ortodontów, techników. Tematem naszego dzisiejszego wystąpienia jest ekspansja. I tak jak tutaj słyszeliśmy, ekspansja to nie znaczy zawsze to samo i na tym byśmy się chcieli skupić. Ze spraw takich technicznych i organizacyjnych, jeżeli ktoś chce fotografować, filmować, jak najbardziej proszę to robić, to będzie dla nas duża przyjemność, także komóry wyciszamy, a aparaty włączamy. Ze spraw najważniejszych, ponieważ jesteśmy limitowani czasowo, wielu spraw nie poruszymy. Diagnostyka to nie będzie temat, o którym będziemy mówili, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że to jest najważniejsze. Ze spraw podstawowych powiem tylko, że szczęka, podstawa szkieletowa górna, maksilla, czy tak jak mówię pacjentom, górna szczęka składa się z dwóch połówek, a po środku jest ciemiączko. Ale ponieważ jesteśmy w gronie ortodontów techników, ortodontów lekarzy, zajmiemy się tym bardziej mechanistycznym aspektem, aparatami. Jak działa taki aparat? To jest kluczowe. Są dwa efekty. I ten moment jest najważniejszy podczas całej naszej prelekcji, także tu proszę o uwagę. Wszyscy są już na sali? Dobra. Dwa efekty. Pierwszym efektem jest to, że zęby przesuwają się przez wyrostek. Przesuwają się same zęby, baza kostna zostaje na miejscu. I druga możliwość to jest taka, że zęby przesuwają się, ale przesuwają się w bloku kostnym. Czy są to jedyne ewentualności? Można powiedzieć, że tak. To są dwie skrajne ewentualności. Ale pomiędzy jest cała paleta pośrednich opcji. I teraz tak. Idziemy dalej. Ten pierwszy efekt nazwiemy sobie D, jak dentis, duże czerwone D. Czerwone jak światła na skrzyżowaniu. Jest to efekt zwykle niepożądany. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły dlaczego, ale przyjmijmy. Nie chcemy z klinicznego punktu widzenia przesuwać zębów przez kość, czy wychylać ich tylko. I efekt ten na dole, ten drugi, ten złoty efekt, to jest efekt pożądany. I sednem naszego wystąpienia jest to, żeby popatrzeć na aparaty i techniki, jakie stosujemy właśnie przez ten pryzmat. Przez pryzmat, ile mamy czerwonego D i ile złotego S w tych aparatach czy w tych technikach. I taki punkt widzenia chciałbym bardzo, bardzo mocno zarekomendować, bo to jest sedno tego, co robimy. A kiedy i w jakich sytuacjach ta proporcja zmienia się w jedną lub w drugą stronę? Pierwsza sprawa to jest wiek. Nie będę tutaj też więcej wchodził czy głębiej w szczegóły, bo to jest sprawa diagnostyki. Rzecz ujmując najkrócej, u dzieci szew pośrodkowy jest niezrośnięty, jest miękki, łatwo można rozbudowywać szczękę na szerokość. W miarę dojrzewania i starzenia ten szew jest coraz bardziej, coraz mocniej spojony ze sobą i tam na środku trzyma się mocniej niż po bokach później. To, czym się zajmiemy, to będzie to, jak wybór czy rodzaj aparatu, który użyjemy do ekspansji, do rozbudowy na szerokość, jak on może być definiowany, postrzegany z punktu widzenia
tego, który powiedziałem na początku, ile czerwonego D, ile złotego S, czyli jak bardzo rozchyla zęby, a jak bardzo rozbudowuje podstawę kostną. Ale co wolimy, rozbudować podstawę kostną, czy wychylić zęby, jak myślicie? No brawo, ktoś nie spał. Ale czy się zgadzacie z tym? Czasem trzeba wychylić zęby. Czasem trzeba wychylić zęby. To się dzieje bezwiednie, przy okazji i to jest żaden problem. To jest coś, co się dzieje bez naszej woli. Jakbyśmy chcieli ich nie wychylić, to jest duży problem. Cokolwiek nie robimy, wychylamy zęby. Więc nie musimy się martwić o to, jeżeli chcemy wychylić zęby, czy my je wychylimy. One się wychylą. Don't worry. O czym będziemy mówić? Będziemy mówili o sześciu typach aparatów. Aparat pierwszy, oznaczony A1, aparat ze śrubą do zakładania. Aparat drugi, aparat mocowany na pierścieniach na stałe bez śruby, A2. Aparat trzeci, mocowany do pierścieni ze śrubą. Czwarty typ aparatu, wymieniam go głównie z takiej historycznej kurtuazji, jest to aparat z pierścieniami i z akrylem. Oryginalny aparat według Hasa. Aparat piąty, A5, jest to aparat ze śrubą na blokach akrylowych. I ostatnie rozwiązanie, o czym więcej będę chciał powiedzieć, są to aparaty, które nie opierają się o zęby, tylko opierają się o kość. Chodźmy dalej. Pod koniec powiem o ewentualnościach czy możliwościach terapeutycznych w sytuacjach takich, kiedy szef już jest zrośnięty, co wtedy możemy robić. Zwykle prosimy chirurgów o pomoc. Ale zanim to wszystko, zapraszam w podróż w czasie i przestrzeni. W przestrzeni przemieścimy się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jakie domy tam budują. W sumie ten przypadek z tym domem, jak już umieściłem to zdjęcie w slajdzie, pomyślałem, że to bardzo mocno odnosi się do naszej profesji, bo często pacjent mówi, mam krzywego zęba, a w moim odczuciu to jest ząb dobrze stojący, tylko struktury otaczające są w złej pozycji. Więc te dwa dolne zdjęcia, niech zapadną też nam w pamięć. Idźmy dalej. Powiedziałem, że w przestrzeni, ale też i w czasie. Cofamy się 150 lat do tyłu. Pan doktor Emerson Colon Angel, jeżeli ktoś słyszał to nazwisko? Nie jest to ten od klasyfikacji. Inaczej pisze się inne imiona. Do doktora Emersona Angela zgłosiła się pacjentka w wieku lat 14. Nie są to jej zdjęcia oczywiście, ale to jest bardzo podobna sytuacja kliniczna, czyli zgryz krzyżowy i kieł wysoko. Co nasz pan doktor zdecydował? Postanowił założyć śrubę w poprzek podniebienia, którą nie mocował na stałe, tylko zatknął pomiędzy zębami. Ponieważ mieszkał w San Francisco, złoto tam było tanie w tamtych czasach, ta konstrukcja była wykładana złotem. I żeby aparat nie wypadł, zalecił, proszę rozkręcać ten aparat tak intensywnie, żeby cały czas był mocno zaparty między zębami. I pacjentka była bardzo zmobilizowana i tak robiła. Ponieważ efekt, który osiągnął, bardzo go zaskoczył, postanowił to opublikować. Opublikował w lokalnej gazecie, taka, która dopiero w sumie powstawała, San Francisco Medical Press. Ponieważ, tak jak powiedziałem, była to gazeta lokalna, nie miała takiej siły rażenia, postanowił opublikować ten sam artykuł w gazecie Dental Cosmos, która na owe czasy miała bardzo duży zasięg i wielu lekarzy, dentystów ją czytało, ortodontów, nie było wtedy takiej specjalizacji, w ogóle nie było czegoś takiego jak dentysta. Także, co bardzo ciekawe,
artykuł został przyjęty. Redakcja wydrukowała ten artykuł i skomentowała w ten sposób, że spostrzeżenia doktora Angela są błędne, a przynajmniej interpretacja tych spostrzeżeń. Zarzucono mu, że nie dość dokładnie opisał przypadek, a rysunek, rycinę, bo nie było wtedy też możliwości fotografowania, a rysunek, rycinę skorygowano w ten sposób, jak Państwo widzicie wyżej. Czyli zęby nie rozeszły się w linii pośrodkowej. W domyśle szczęka nie została rozszczepiona. Co oczywiście oburzyło naszego bohatera. Postanowił to sprostować, ale sprostowanie już nie zostało przyjęte. Więc u zarania techniki, którą tutaj opisuję, to jest nasza odpowiedź, jaką można dać doktorowi, który wyciszony jest dźwięk. Może poprosimy o dźwięk. Bo tutaj przekaz jest dość jasny. Zostawmy jego adwersarza no name. Nie będę wymieniał jego imienia. Kto z nim wchodził w szranki i kto właściwie zmieszał z błotem tą technikę, która w związku z tak prowadzonym dyskursem, który nic nie miał wspólnego z podejściem naukowym, czekała kolejną 1/3 wieku, żeby ktoś wykonał kolejny krok w tą stronę. Także w tej gorącej atmosferze przekażę mikrofon. I zaczynamy od pierwszego aparatu, to jest płytka Schwarza. Idzie płytka Schwarza, którą doskonale wszyscy znamy. Płytka Schwarza jest zbudowana ze śruby Fischera najczęściej. Może być jedna, mogą być podwójne, mogą być różne rodzaje śrub. Z elementów utrzymujących oraz z łuku. To, jakie zastosujemy elementy utrzymujące, to tak naprawdę bardzo zależy też od nas. Ponieważ to my na modelu też oceniamy, która klamra najlepiej będzie utrzymywała wtedy całą tą naszą konstrukcję. Skok śruby, czyli jedno jej przekręcenie, odpowiada 1/4 mm. Bardzo często jest to w gabinecie, ale również pacjenci sami, najczęściej rodzice, przekręcają tą śrubę w domu i bardzo często tak przekręcają, nie mierząc tego aparatu, że ono sobie tam później wisi i kompletnie nie pasuje na modelu. Śruby, jakie tutaj stosujemy, to tutaj widać śrubę zawiasową, śrubę Bertoniego, elementy dodatkowe, sprężyny, które służą nam do wypychania lub do mezializacji, dystalizacji pojedynczych zębów. To wszystko zależy od projektu. Już poszliśmy dalej. Dobra. Omówiliśmy ten pierwszy typ aparatu. Czyli tak, jakiego efektu tutaj się spodziewamy? Jest to efekt tylko czerwone D. Efekt zębowy. Nie mamy prawa spodziewać się innego efektu i kropka. Drugi aparat. To są podheliksy, biheliksy, łuki podniebienne. Stosowany on jest do poprzecznego rozszerzenia łuku zębowego. Ja zawsze dobinam go z drutu Crozata, dlatego że sam drut w swojej strukturze jest zdecydowanie lepszy niż druty sprężysto-twarde lub twarde. Nie ulega zmęczeniu i zdecydowanie dłużej nam służy. Bihelix to jest jego taka modyfikacja dwukółkowa. Co jest najważniejsze w doginaniu podheliksa i bihelixa? Te aparaty muszą być dogięte biernie. Muszą gdzieś około 1 mm odchodzić od błony śluzowej i to na całej powierzchni podniebienia. Zawsze w każdym jednym aparacie, który doginamy, czy to jest płytka, czy to jest aparat blokowy, czy to jest quad helix, czy bihelix, pamiętajmy o jednym, musi być tor wprowadzenia.
Jeżeli wypukłości zębów są duże, jest duża retencja, nie możemy tego ramienia doginać bardzo nisko, bo prowadzimy. Także to są takie bardzo ważne i istotne rzeczy. Tą pętlę, którą doginamy, która wchodzi nam w rurki, które są przyspawane do pierścieni, musi być równoległa do powierzchni policzkowej języka, bo wtedy nie zmieniamy, jest łatwość wprowadzenia tych pętli i te pętle muszą być też 2 mm wystawać poza, ponieważ należy później ligaturą zabezpieczyć ten aparat, żeby nie uszkodzić pacjenta. I co jeszcze musimy? Mamy elementy gotowe. Lekarze bardzo często sami sobie doginają kład heliksy, biheliksy, ale muszą się stosować do tych samych zasad, co my. Więc czy to jest indywidualnie, czy z gotowych elementów, to praktycznie nie ma znaczenia. I tu już wyświetlił się slajd, efekt jakiego się spodziewamy. To jest tylko rozchylenie zębów i proszę nie wierzyć w to, że u małych dzieci bihelixem uzyskamy rozbudowę w szwie. Miałem szansę, okazję dopytać. Ekspansja to nie znaczy zawsze to samo. Jeżeli ktoś by chciał się spodziewać efektu rozsunięcia w szwie, to ewentualnie u pacjenta w wieku takim, że jeszcze nie mielibyśmy szansy założenia pierścieni na szóstkach. Czyli być może u przedszkolaka tak. To, co jest dla mnie istotne, jeszcze przy tym aparacie mocowanym do pierścieni i nieważne z jakiego materiału, czy to jest drut stalowy, czy to są te ekspandery niklowo-tytanowo, nikiel-tytan połączone ze stalą preformowane, które możemy kupić, czy to jest drut dogięty z beta-tytanu, czyli nazwa handlowa TMA, nie ma znaczenia. To zawsze będzie tylko rozchylenie zębów, czyli efekt bardzo podobny do aparatu zdejmowanego. Kropka. Idziemy dalej. Typowe hajraksy, bardzo często używane. Głównymi częściami tych aparatów jest śruba typu hajraks, która jest umieszczona w linii szwu podniebiennego, a jej ramiona są przylutowane do 2 pierścieni lub do 4. Łączy je belka i śruba jest dolutowana na wysokości 6 zębów i 4. To, jaką użyjemy śrubę, to też tak praktycznie zależy od nas. Śrub jest naprawdę na rynku bardzo dużo i mamy swoje ulubione i takie po prostu stosujemy. Celem rozsuwania szwu podniebiennego jest zwiększenie wymiaru poprzecznego podniebienia twardego oraz rozsunięcie wyrostków podniebiennych, a następnie utrzymanie tej szerokości do czasu wytworzenia się nowej kości uzupełniającej szczelinę kostną. Dlatego po rozkręceniu tej śruby, no ona musi niestety pozostać w jamie ustnej, bo inaczej wszystko leży. Ten typ aparatu był przez lata moim ulubionym. Ostatnio z przerażeniem przyjąłem do świadomości fakt, tak jak tam widzimy w tym lewym górnym okienku, efekt szkieletowy działania aparatu, który opiera się tylko na pierścieniach, a jeszcze nie daj Boże tylko na 2, tak jak to zwykle robiłem, prawda? Tak robiłem? Tak robiłem. Efekt szkieletowy jest naprawdę znikomy. Ostatnio usłyszałem taki komentarz do tego typu aparatu. To jest tooth tipper, to jest rozchylacz zębów. Z bólem możemy negować, ok, ale z bólem to przyznaję. Tym bardziej, że emocjonalnie z tą konstrukcją byłem związany bardzo pozytywnie. Czyli tak, duży efekt zębowy, niestety,
I tak, jest efekt szkieletowy. Jest efekt szkieletowy, ale zawsze nie taki, niewystarczający, nie taki, na jaki pacjent zasługuje, jakiego pacjent potrzebuje. I ja to przyjmuję ze smutkiem i z bólem i zachęcam Was do też przyjęcia tego niestety faktu. Dobra. Ten mikrofon nie został przyjęty faktycznie. Będziemy mówili o aparacie tym, który ma znaczenie historyczne i z szacunku dla jego autora tutaj o nim wspominam. W takim wolnym tłumaczeniu Andrew Haas powiedział mniej więcej w ten sposób. Każda modyfikacja aparatu, która powoduje to, że niszczy lub osłabia zakotwiczenie. Przez zakotwiczenie Haas rozumiał oparcie o zęby. Na przykład zniszczeniem zakotwiczenia dla niego by było, że robiłem Hyrax na dwóch pierścieniach, a nie na czterech. Albo zniszczeniem zakotwiczenia mogłoby być to, że robimy aparat na pierścieniach, a nie na akrylu. Czyli każda modyfikacja, która osłabia zakotwiczenie aparatu ekspansyjnego, według Andrew Haasa jest totalnie nie do zaakceptowania. Dla kogokolwiek, kto chociaż częściowo rozumie, na czym polega ortopedia szczękowa. To brzmi jak przekleństwo dla mnie. To jest coś, co dobrze, żebyśmy przyjęli. To jest bardzo mocna sugestia, którą tak bezlitośnie celuje w nas Andrew Haas. Więc weźmy to pod uwagę. Jak działa aparat Haasa? Proszę zwróćcie Państwo uwagę, jak Andrew Haas mocno zwracał uwagę na tą siłę zakotwiczenia. I będę miał do Was zagadkę. Pytanie. Jeżeli Andrew Haas, który bardzo solidnie rozkręcał swoje aparaty, który rozkręcał je zawsze i z zasady, do momentu, dopóki śruba mu pozwalała, czyli rozkręcając swój aparat na 12 mm, ile Andrew Haas swoim aparatem, który nie tylko jest zamocowany na czterech pierścieniach, ale też ma te podstawy akrylowe, które opierają się o podniebienie, ile rozejścia jest w szwie przy 12 mm rozkręcenia śruby, to jest pytanie. Albo może to będzie konkurs, jeszcze nie mam nagrody, ale na pewno coś znajdę dla Was. Kto będzie najbliżej? Będzie nagroda bankowa, widzę po minach. Ja myślę, że trzy. Kto mówi trzy? Ja. A, wszyscy głosują, tyle nagród. Dobra. Blisko. Kto mówi dwa? Pomiędzy dwa a trzy. Bardzo dobrze. Macie wielkie wyczucie, czyli 12 mm, w czym 10 mm, centymetr jest to niepożądanego efektu zębowego. Żeby uzyskać te 2-3 mm, o co tak naprawdę nam chodzi. I to mówi człowiek, czy robi człowiek, który tak radykalnie ujmował się za rozbudową szkieletową. Miejmy to na względzie. Aparat piąty. Na wałach akrylowych. Hyrax na wałach akrylowych. Proszę Państwa, upieram się, że otrzymujemy oczywiście wyciski, odlewamy je. I bardzo proście swoich lekarzy o zgryzy konstrukcyjne. Jest to ułatwia pracę nam i ułatwia pracę lekarzom. Ponieważ jeżeli wykonamy w artykulatorze taką pracę, to ona jest po prostu precyzyjna. Z czego się składa? Składa się oczywiście ze śruby Hyrax ustawionej wzdłuż szwu podniebiennego oraz dwóch wałów akrylowych, które możemy wzmocnić drutem, możemy wzdłuż postawić belkę drucianą, żeby to później ułatwiło nam odłamanie.
możemy nawiercić dziury na powierzchni żującej, żeby nadmiar materiału wyszedł, albo też zastosować do zestrzeliwania tego aparatu urządzenie. A jak działa, to nam doktor opowie. Jak działa aparat na blokach akrylowych? Dlaczego tak rzadko go stosowałem? Doszedłem do etapu, w którym jako ortodonta praktycznie nie korzystałem, nie używałem akrylu. Tak, do takiego etapu, niestety. Jak ten aparat działa? Efekt szkieletowy jest znacząco większy niż w przypadku aparatów mocowanych do pierścieni. Tu to złote S jest zdecydowanie większe. Różne są dane, to jest nawet do 40% tego efektu szkieletowego, czyli tego efektu pożądanego. Oczywiście to wszystko zależy od wieku, prawda? To, co powiedziałem na starcie, to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. No i co? No i przychodzi do mnie doktor. I mi co przynosi? I co mi przynosi? Przynosi mi wycisk z takimi śrubami już szczelonymi i teraz się zastanawiamy, co tutaj będzie. Ja tutaj pokazuję wam, proszę państwa, hyraks hybrydowy, który się również wykonuje na szczelonych pinach kostnych. Jest to też śruba hyraks, która ma odpowiednie blaszki, które się przylotowuje do tych śrub. W tej chwili jest zmiana konstrukcyjna w tej śrubie, ponieważ nie było to łatwe do zamontowania, ale coś takiego istnieje. My natomiast zaczęliśmy robić takie płyty na śrubach kostnych. Doktor mi przynosi już gotowe modele, bardzo ładne, takie odlane, i wykonywaliśmy zwykłe płytki akrylowe z otworami na śruby. Zwykła śruba Fischera, Magnum, najmocniejsza, jaka tylko może być. Akryl musi bardzo dokładnie przylegać do całej powierzchni podniebienia, być doskonale wypolerowany, no bo to zostaje zamontowane na stałe w jamie ustnej. I tak po kolei robiliśmy różnego rodzaju modyfikacje tych płytek, bo były zamontowane zamki do płyty. No każdy aparat to nowa modyfikacja, zgadza się. No i właśnie tu są przykłady naszych modyfikacji. Jak to szło, aparat zamiast się zmniejszać, to się coraz bardziej powiększał, zrobił się wreszcie trzysegmentowy. I jak to potem działa, o, taka była kolejność wykonywanych aparatów i ich modyfikacji. A jak to działa, to znowu doktor opowie. Czyli tak, skoro tak bardzo nie chcemy efektu zębowego, czerwonemu D mówimy nie. Chcemy to złote S, więc może jeżeli dzisiaj są takie czasy, że nie musimy opierać się o zęby, więc może po prostu tego nie róbmy. Może warto oprzeć się bezpośrednio o kość. Tak jak tutaj widzimy u tej pacjentki, cztery śruby wkręcone w podniebienie i spodziewam się takiego efektu, że jeżeli zęby się przesuną cokolwiek, to tylko razem ze swoimi podstawami kostnymi. Zero efektu zębowego. Nie chciałbym się dłużej odnosić do aparatu typu Hybrid Hyrax. Generalnie tylko powiem, że kierunek jest oczywiście bardzo dobry. Jeszcze 2 lata temu byłem entuzjastą tego rozwiązania. Dziś jestem nieco bardziej sceptyczny. Na pewno tu występuje efekt zębowy, chociażby tylko dlatego, że aparat oparty jest na pierścieniach, na szóstkach i na śrubach z przodu. Co natomiast robią swoich pacjentów? 4 śruby na podniebieniu, płytka, o której tutaj pani Marzena mówiła.
No i to, co przede wszystkim i na starcie, co widzimy na tym lewym zdjęciu, tak naprawdę najważniejsza jest diagnostyka i wskazania, ale to jest osobny temat na osobną długą rozmowę. Przepraszam, jak jest połączona podstawa? A jest połączona? Kto tak powiedział? Dodo, bardzo dobre pytanie i musi być połączona, dzięki. Przepraszam za żart. Dwie możliwości wypróbowałem, ale aż zadrżałem, że mogłem nie połączyć, nie? Też mieliście to wrażenie, czy nie? Bardzo ufne audytorium, dziękuję. Dwie możliwości. Krótko i na temat, jeżeli to były wstępnie nawiercone otwory i mała przestrzeń między śrubą a akrylem, po prostu zalewałem to flow kompozytem. Potem jak zmieniliśmy troszkę strategię, to znaczy najpierw była robiona płytka, potem były wkręcane śruby. Te dziury chcąc nie chcąc były dużo większe i wtedy używałem światło utwardzalnego akrylu. To jest osobny temat. Czy ta odpowiedź satysfakcjonuje panią doktor? Chwilowo. Ile dostanę czasu? Do końca wystąpienia satysfakcjonuje mi. Okej. Okay. Takie są efekty kliniczne. Szczęki ładnie rozchodzą się na boki. Tak to wygląda radiologicznie. Doktor Emerson Angel nie miał możliwości sprawdzenia swoich efektów, ponieważ promienie rentgena dopiero zostały odkryte 30 kilka lat później. Tak to wygląda. Na dole szef rozchodzi się nieco bardziej, u góry nieco mniej. Pozwolę pokazać sobie, ponieważ tutaj u góry, gdzie jest szczęka zamocowana do kości czołowej, tam jest stały punkt i po prostu szczęki rozchodzą się, rotując jak huśtawka na boki, czyli im wyżej, tym efekt rozejścia będzie mniejszy. Tu być może też jest to lekkie przekłamanie, o którym nie mówiłem, ile rozchodzi się w szwie. Ile rozchodzi się w szwie, albo ile było rozkręcania w śrubie. Śruba jest jeszcze niżej, więc tam troszkę kradniemy tego efektu, czyli zawsze tak działa Hyrax. Okej, dzięki. Tak jak powiedziałem, z tego punktu widzenia przód-tył, u góry zawsze jest węziej niż na dole, ale z punktu widzenia cofniemy. Ale z punktu widzenia od strony powierzchni żującej, tu proszę zwrócić uwagę, obie połówki szczęk rozchodzą się bardzo ładnie równolegle. Na środkowym zdjęciu jest to pomiar zrobiony wyżej, rozeszły się 4 mm obie połówki. Na lewym zdjęciu jest to pomiar zrobiony niżej, tam jest 5 mm, a na zdjęciu prawym od mojej strony jest to pomiar zrobiony na akrylu. Czyli tak, śruba rozkręcona na 6 mm, a szczęka rozchodzi się na 4-5 mm w tym konkretnym wypadku. Tak to wygląda. Okay. Tak to wygląda klinicznie w gabinecie. Pierwsza wizyta po miesiącu, czy mniej więcej po miesiącu, czyli apogeum rozkręcania. W przypadku tej pacjentki to jest rozkręcenie śruby na 6 mm. W ciągu miesiąca łącznie na 6 mm. Biorąc pod uwagę taką procedurę raz rano, raz wieczorem, to jest do przyjęcia. Można raz dziennie, tutaj nie będę się upierał. Rzadziej też można, tylko po co. I na dole po 5 miesiącach proszę zobaczyć, jak ładnie diastema samoistnie się domknęła.
Patrząc na to zdjęcie, zaczynam się zastanawiać, czy taka rozbudowa w szwie nie może to być dobra metoda na korektę diastemy. Jak myślicie? Diastema się przymknęła. Tylko po 5 miesiącach leczenia. Jest utrzymywany, nadal nie chce utrzymywać aparatów dłużej niż rok, ale od założenia, tak naprawdę to jest najsłabsze miejsce tej techniki, akryl. Jak zauważyliście, przeprosiłem się z akrylem. Chyba dobrze. Co natomiast, gdy szef jest na tyle zrośnięty, że nie możemy liczyć na to, że rozejdzie się, to co powiedziałem na starcie, że po środku trzyma mocniej niż po bokach. Warto zwrócić się wtedy o pomoc do kolegów chirurgów twarzowo-szczękowych. Co robią chirurdzy? Chirurdzy mają dwie możliwości. Przede wszystkim zapraszają do siebie do szpitala, znieczulają pacjenta ogólnie, i później wykonuję zabieg, dwie procedury wchodzą tutaj w grę. Pierwsza przedstawiona po prawej stronie. Zabieg polegający na tym, że po nacięciu kości zakładany jest dystraktor. Tego typu zabiegi wykonuje u nas dr Rafał Nowak, a w Olsztynie dr Krzysztof Dobiert. Albo druga możliwość, kiedy to szczęka jest segmentowana, dystraktor nie jest używany i po prostu szczęka jest rozłożona jak puzzle i chirurg składa ją tylko nieco większą. Zwykle tego typu zabieg jest to mniejsza część większej procedury. Ten typ zabiegu jest nie najbardziej popularny, mało kto go wykonuje. Ten slajd to jest slajd doktora Simonasa Grabauskasa, którym to slajdem stara się nas przekonać, jak duża jest różnica między tym a tym, czyli jak bardzo rozbudowana jest szczęka w wyniku tej techniki segmentacji. W przyszłym tygodniu wszyscy zainteresowani spotykamy się w Rydze tym tematem. Kto jedzie? Las Rąk? Nie. Las jak z Macbetha chyba przyjdzie. Dobra. W przyszłym tygodniu spotykamy się w Rydze. Obowiązkowo. No, Kuba uśmiecha się pod nosem. Nie jedziesz? Nie, niemożliwe. Musisz. Daj spokój. I popatrzcie w programy, nie ma opcji. To, co tam będzie się działo, moim zdaniem przebija Londyn we wrześniu. A Londyn to jest zjazd Światowego Towarzystwa, który jest raz na 5 lat. Za 5 lat widzimy się w Japonii. Czy taki efekt, o którym wspomniałem, czyli pacjent dorosły, I chcemy rozbudować mu szczękę, a nie korzystać z procedur, które wiążą się z hospitalizacją i znieczuleniem ogólnym. Czy to jest możliwe? Można próbować i to właśnie robimy. Co trzeba, żeby podejmować tego typu próby? Raz, na pewno zabieg chirurgiczny, piezo surgery, jak to dr Wojciech Pawlak kiedyś powiedział, piezo surgery, taka atraumatyczna procedura, nie mam dużo doświadczeń, także to jest wielki komplement, to jest atraumatyczna procedura z punktu widzenia chirurga twarzowo-szczękowego. Czyli jak ja to słyszę, to znaczy to o to mi chodzi. Ja myślę o tym, żeby mój pacjent był traumatyzowany jak najmniej. W związku z czym zabieg z użyciem piezo surgery, śruby na podniebieniu, aparat, akrylu tutaj, można się zastanowić, czy jeszcze gdzieś można dodać tego akrylu. Procedura wygląda w ten sposób. Na pierwszej wizycie wykonywanej, czy na pierwszej wizycie leczniczej wykonywany jest zabieg, zakładane są śruby. To jest pierwszy dzień.
Potem na to zakładamy aparat. Jest aparat. Aparat składa się... Komu podoba się ten aparat? Jest jedna osoba, nie wierzę. Pani stara się być miła dla prelegenta, bardzo mi miło. Naprawdę dziękuję. No wygląda jak wygląda, nie będę mówił. To jest bardzo dobre pytanie. To jest ta umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem. Zawsze warto porozmawiać o tych dwóch wcześniejszych opcjach, to znaczy hospitalizacja, znieczulenie ogólne. I się zakłada. A kto lubi gips na nodze? No, mało kto. Składa się z kilku części. Ta część środkowa to jest sedno aparatu, to co widzieliśmy u pierwszego pacjenta, czyli płyta niedotykająca zębów i cztery śruby. Druga część to są segmenty boczne obejmujące zęby, tak jak w aparacie A5. I trzecia część segmenty przednie obejmujące zęby przednie. Czemu? Chodzi o to, żeby chirurg, jeżeli już musi nam pomagać, pomagał nam jak najmniej. To znaczy, żeby jak najmniej urazogenny był ten zabieg, jeżeli już on musi być, a musi być. Więc skoro chcemy jak najdelikatniejszy zabieg, to musimy zgodnie ze wskazówką HASA zrobić aparat jak najmocniej zakotwiczony. Jakby idziemy w drugą stronę. HAS krytykował tych, co wycinali akryl z jego aparatu, tworząc Hyrax w ten sposób, bo taka jest ewolucja. Stąd się zrodził Hyrax. Będzie po to? Dobra. Stąd się zrodził Hyrax. Ale my pójdźmy w drugą stronę. Może można w jakiś sposób zakotwiczenie wzmocnić. Można. Opieramy się o kość, bo są śruby i maksymalnie opieramy się o zęby, plus idea HASA, opieramy się też akrylem o podniebienie. Czyli to jest taki efekt, jak któryś w momencie uciekło mi, wydaje mi się, że Bill Northway napisał w swoim artykule, to jest jak prawidło w bucie. Ten akryl dodatkowo kształtuje podniebienie. Idziemy dalej. Mijają dwa tygodnie, pacjent rozkręca, tak jak sobie powiedzieliśmy, rano, wieczorem, czyli mamy tych rozkręceń ile? 15-30. I na tej wizycie jaka ulga, pacjent jest zadowolony. To jak w tym żarcie, co było mu ciasno i wprowadzał sobie zwierzęta do domu, a potem jak wszystko wyprowadził, no to już przestało mu być ciasno. Znacie tą historię. Dokładnie tutaj. Wielka ulga, nie mam już aparatu na przednich zębach. Ha, komfort. Pacjent rozkręca dalej. Spotykamy się po kolejnych dwóch tygodniach, czyli miesiąc leczenia. Miesiąc leczenia myślę, że wystarczy tego aktywnego. Zdejmuje bloki akrylowe z bocznych zębów. Spotykamy się po kolejnym miesiącu, czy krócej, czy dłużej. I zęby mogą odpocząć i dziąsła i zacząć się swobodnie przemieszczać. A ta płyta, którą pokazałem wcześniej, czyli akryl, śruba i cztery wkręty kostne, zostaje jako retencja. W takim krótkim podsumowaniu procedura wygląda w ten sposób. Pierwszy dzień. Zabieg chirurgiczny z użyciem piezosurgery, wkręcenie śrub, założenie aparatu na zęby. Kolejna wizyta to jest po dwóch tygodniach. Aparat jest rozkręcony 30 razy. Zdejmuje część aparatu. Po miesiącu, czy też powiedzmy po tym czasie, po jakim mamy rozszerzenie, jakie zaplanowaliśmy, zdejmuje akryl z zębów i zostaje tylko płyta retencyjna. Ten typ leczenia to nie jest to nasze złote S. Tu trzeba było też wspomóc się podparciem o zęby, ale pozwoliłem sobie to czerwone D dać takie małe, bo to jest D przez miesiąc.
Zęby były rozpychane tylko przez miesiąc. To chyba już czas na podsumowanie. Może ktoś chciałby coś zagadnąć? O, super. Daję mikrofon. Nie. Mam dwa pytania. Jedno dotyczące tego, czy, bo wiemy, że kość narasta znacznie wolniej niż ten miesiąc, kiedy tak jest. Rozszerzamy. Czy to zabezpieczenie, które zostaje później na te co najmniej pół roku, kiedy złapiemy kość, tak, jest wystarczające do przemieszczania, żeby się nam dwie części nie przemieściły? I drugie pytanie dotyczące okluzji, ponieważ w ciągu tego miesiąca wychodzimy kompletnie poza okluzję, którą do tej pory mieliśmy, jeśli ją mieliśmy. Świetne pytanie. Mogę po jednym odpowiadać? Przepraszam. Pierwsze pytanie było, czy ten kawałek akrylu oparty o śruby z rozkręconą śrubą ekspansyjną wystarcza? Krótka odpowiedź, tak, wystarcza. Drugie pytanie, jakie jest? Dotyczące okluzji, ponieważ jeśli mieliśmy okluzję, zanim zaczęliśmy poszerzanie łuków, no to my w ciągu miesiąca kompletnie z niej wychodzimy. I co wtedy dzieje się z żuchwą? Co robimy z zębami przeciwstawnymi, bo to jest element, którego mi tu jakoś brakuje. Ale to ja też pytaniem na pytanie. Czy to nas martwi? To zależy, jaki dyskomfort pacjentowi stworzy. Ale ja z pacjentem umawiam się na efekt. To znaczy mam się wywiązać z zadania, mam ustawić zęby i zadbać o uzyskany rezultat. W trakcie to jest remont, nie jest komfortowo. I w kontekście tego aparatu, co pokazałem wcześniej, to dysfunkcja w związku, nazwijmy to, z dysokluzją jest po prostu niezauważalna, znikoma. Jeżeli chodzi, mówimy o samych odczuciach, bo specjalnie dopytuję, bo to jest bardzo dobre pytanie. Kwestia odczucia pacjenta, nie martwmy się, jemu to nie będzie przeszkadzać. Ale zachęcam bardziej do doprecyzowania dalej, bo to jest bardzo dobre pytanie. Zęby, powiedzmy, żuchwy podążą później po jakimś czasie. Czy zęby podążą żuchwy? Za górą. Dobrze, to do tej części się odniosę. Znowuż proszę sięgnąć do artykułów Andrew Hassa. On przepięknie pokazuje Angle Orthodontics w tej gazecie, nie pamiętam dokładnie, który artykuł, ale takie podsumowanie, co po latach wrócił do swoich przypadków i tam pokazuje jeden z nich, kiedy rozbudowa spontaniczna dolnego łuku, no to po prostu to jest szok. Samoistnie dolne zęby dopasowują się na szerokość, rozchodzą się na szerokość, dolny łuk rozszerza się tylko dlatego, że zburzyliśmy układ w górnym łuku. I jeszcze tylko odniosę się, dobrze, oddam głos. Jeszcze tylko odniosę się do jednego aspektu. My tak się boimy tej dysokluzji, bo zawsze opieraliśmy się o zęby. To jest to i to jest dobre pytanie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że zburzyliśmy ten zgryz i góra nie może się dopasowywać, bo ją sztucznie trzymamy. I to jest to, co bardzo mi się podoba w Pana pytaniu. Dzięki temu, że nie opieramy się o zęby i góra może się adaptować. Tak naprawdę spotkałem się z badaniami, gdzie okazało się, że przy tego typu leczeniu, prowadząc tego typu leczenie, to nie jest czerwone D, to jest zielone D. Te górne zęby cofają się do podniebienia w wyniku nacisku przez policzek. Czyli rozbudowaliśmy bazę, zrobiliśmy dużą kość, zęby poszły razem z kością na zewnątrz, ale policzek naciskał, więc zęby nieco nachyliły się do wewnątrz. Bajka. A w zgryzie odpowiem krótko, to jest nowa ortodoncja czynnościowa. To nam otwiera możliwości dzięki, jakby to ładnie powiedzieć, w poradnej sesji używaliście Państwo zwrotu deprogramacja. Wiedziałem, że zapomnę. To jest dopiero deprogramacja. Nie myślicie? Tak. Dobra. Coś jeszcze? Czytałem gdzieś ostatnio, widziałem teorię, znalazłem gdzieś w jakichś informacjach, że to, o czym... Proszę się z nami podzielić, obowiązkowo. Jeszcze tego nie sprawdziłem do końca, ale to taka informacja, że to, o czym Pan doktor mówi, czyli ten akryl, który zostaje poprzez nacisk na struktury kostne podniebienia, powoduje zanik kości, a organizm sam nadbudowuje sobie ją w innym miejscu, żeby zrównoważyć ilość.
Może to jest tylko teoria, ale zaczęła się gdzieś pojawiać. Jasne, ona pojawiała się już u Hasa, znowuż do tego się odnieśmy. On mówi wprost o tym i później to, co mówiłem, Bill Northway, w którym w swoim artykule mówi, to jest prawidło w bucie. Tak naprawdę są bardzo mocne argumenty przeciwko tym technikom, gdzie ustawiamy belkę na środku podniebienia, rozchylamy na boki tą belkę i wtedy to tak jak mniej więcej wejdźcie do namiotu i rozłóżcie ręce na boki. To, co się dzieje z tą, powiedzmy, objętością podniebienia, łatwo sobie wyobrazić. Tu ten akryl powoduje to, że on kształtuje jak prawidło w bucie to podniebienie. Na pewno jeśli wychylamy zęby, to nie możemy liczyć na to, że kość nam się nawarstwi od strony policzkowej. Przy wychyleniu zębów możemy liczyć tylko na zanik kości od strony policzka i recesję w późniejszym wieku, a skontrolować możemy to w technice 3D, gdzie często stwierdzamy, że tam w ogóle nie ma kości po wychyleniu. Ale ja chciałam jeszcze w sprawie retencji. Skąd pewność, panie doktorze, że utrzyma pan tą płytką poszerzenie szczęki. Skąd pewność o tym, że to się da utrzymać? Powiem dlaczego. Na kursie doktora Ludwiga, nie wiem czy tam, chyba się spotkaliśmy razem, byliśmy na innych, tak, równolegle. On twierdził, że kontrolował po rozbudowie na implantach, ponieważ on tak poszerza szczękę, retencję u swoich pacjentów, u których stosował płytki retencyjne i ich nie stosował i nie zauważył różnic. Więc liczymy chyba bardziej na szczęście. Chętnie bym usłyszał tą argumentację doktora Bierna Ludwika. Miałem okazję kilka razy słuchać. Na pewno jest to wykładowca, który jest bardzo zręczny w przekazywaniu wiedzy i bardzo miło go się słucha. Technikę, którą stosuję, jest to technika hybryd Hyrax. Nie chciałem w ogóle o tym mówić, chciałem być bardzo elegancki, ale dobra. W Opolu w tym roku byłem dużo, dużo bardziej brutalny i pójdę po tej linii. Ten aparat, który promuje zespół z Düsseldorfu, atak patriotyczny się ostatnio zrobił w naszym kraju, on wygląda w ten sposób. Mamy dwa pierścienia i śrubę, tak? Czyli to jest mój ulubiony aparat, Hyrax na dwóch pierścieniach i listek figowy w postaci dwóch śrub z przodu. Taka jest prawda. Jak teraz będę w Rydze, poproszę Dalię, ponieważ ona pokazywała świetny slajd, gdzie u pacjenta w wyniku, czy w związku z takim leczeniem, te dwie przednie śruby. Wyobrażacie sobie to państwo? Czy szukać jakiś slajd? Wiemy, o czym mówimy? Szukaj śruby na podniebieniu. Dwa pierścienie i z przodu dwie śruby. Taki aparat. I te dwie przednie śruby po prostu przeorywały podniebienie. Jeżeli zastanowimy się, jakie śruby zespół niemiecki wkręca z przodu, to dowiemy się, jakie są. To są takie, jak kupimy mini implanty wszędzie. 1,5 mm na długość, jeżeli to jest 12, to jest najdłuższa śruba. Ale w ogóle namawiam was gorąco, 3D, zacznijcie oglądać te zdjęcia. Ja zacząłem od pewnego czasu, jestem w szoku. To jest w ogóle inny świat. Tam grubość podniebienia, śluzówki podniebienia to jest 5 mm. Czyli tak, łebek śruby musi wystawać, żebym zaczepił czy akrylem, czy tym metalem. Ile? 2 mm. Grubość podniebienia 5 mm, mamy już 7. Ile nam zostało? No mało co, ta śruba praktycznie nie trzyma się. Jeżeli posłuchamy innych autorytetów, kto tam wprowadzał śruby, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na pewno Birte Melsen jest tutaj dobrym punktem odniesienia i jak ona opowiadała o swoich śrubach, to ona przestrzegała, używajcie tylko tych moich sprężynek. Ja już nie pamiętam, czy to było 100 czy 50 gram, żeby nie obluzować tej śruby. A tu takie same śruby wkręcamy, żeby zakotwić się. Muszę to sprawdzić, nie wiem, albo weźmy to wszyscy jako zadanie domowe. Jakie siły idą na zęby przy rozkręcaniu Hyraxem? Ja myślę, że trochę więcej niż 100 gram. Jak obstawiacie? To 100 kilo i 100 gram. No żartuję, no ale z 10 kilo to spokojnie tam ciśnie. To jest mój strzał w ogóle. To może być kolejne głosowanie. Kończymy. To zależy od sprężystości.
Nie ma pytań, kończymy, żartuję. Ostatnie pytanie. Pytanie, bo te siły są bardzo względne, bo to zależy od materiału, z jakiego została wykonana śruba. Niektórzy mają taką stal, inni mają taką stal. Jasne. Mini śruby niestety wykonywane są z tytanu, dlatego dzisiaj na blisku, jak zadałem pytanie, czy mają mini śruby stalowe, był pan przy tym? W katalogu zobaczyłem wszystkie ekspandery możliwe. Pytałem o mini śruby. To była jedyna firma, jaka miała stalowe mini śruby. W tej chwili Dentaurum chyba doszedł do stali jeszcze. Ale to jest osobne pytanie. Nie idźmy w tą stronę. Dobrze, że interesujemy się hybryd Hyraxem. Dobrze, że w ogóle myślimy w ten sposób, że chcemy rozbudowywać szkielet. To tak bym chciał podsumować, a nie czepiać się i szukać różnic. No ale dobrze, już skoro ten slajd został wyszukany jak na złość, to popatrzcie tutaj. To jest ta niemiecka solidność. Oni wkręcają swoje śruby w tej okolicy. To jest optimal site. Ta zielona przestrzeń to jest najlepsze miejsce do wkręcenia mini śruby. Journal of Clinical Orthodontics. Świetne czasopismo. Publikuje takie zdjęcie. W porządku, za trzecim fałdem. Jeszcze pokazują, promując swoją technikę, dziecko, które stoi nad skocznią do basenu i ma skoczyć do przodu. Zaufajcie, wkręcajcie za trzecim fałdem. W porządku, wkręcimy za trzecim fałdem, tylko trzeba mieć świadomość, że tam jest tak gruba kość. I moje pytanie jest takie, czy wolimy wkręcać mini śrubę tutaj, czy tutaj? Tak naprawdę ta technika z Dieselbodorfu, ona tylko pod jednym warunkiem ma sens, że śruba jest wkręcona od strony gardła. I dlatego używają kątnicy tej z unitu plus przedłużka, którą się kręci. Jeżeli ktokolwiek w to wchodzi, pamiętajcie o tym, to jest najważniejsze. Ja nie wiem, czemu oni tego jako pierwszy slajd, ostatni i co drugi w trakcie swojej prezentacji nie mówią. Nie wkręcajcie pionowo, tylko od strony gardła, bo jak tak, zrobicie tak. No pewnie mówią, że pod kątem, ale ja byłem na kilku wykładach Bierna Ludwika, Willemsa i podczas ich prezentacji nigdy nie usłyszałem o tym, że trzeba w skos te śruby dawać. No pewnie, że mówią na kursie, przyjedź do mnie na kurs, to powiem ci, jak wkręcić śrubę. Ale to samo, co słyszałem o polardach, tak? Ta płytka na dwie śruby. Jak porozmawiałem z chirurgami, natnij, włóż tą płytkę i przykręć ją do okostnej. Ja się na tym nie znam, ale jak... To jest dobry pomysł przykręcić płytkę do okostnej? Chyba nie, bo tam jest mocno unerwiona. Mamy kończyć, więc podsumowanie jest takie. Podsumowanie jest w drugą stronę, momencik. Mówiliśmy o 6 typach aparatów. Przepraszam, że tak długo. Ale jesteście takim miłym gronem, że... Czy już nie robić podsumowania? Dobra. O 6 typach aparatów. Pierwszy to jest płytka, ona tylko rozchyla zęby. Drugi to są wszystkie konstrukcje, niezależnie z jakiego materiału, mocowane do pierścieni bez śruby. One tylko rozchylają zęby. Hyrax na pierścieniach, nawet na 4, bardzo słaby ma efekt szkieletowy. Czemu, skąd to wiem? Ponieważ najmocniej no niech będzie dawne czasy, zakotwiony aparat, czyli aparat typu Hasa, w szwie rozsuwał 2,5 mm przy rozkręceniu na 12. Najlepiej, jeżeli chodzi o tradycyjne aparaty, wypada niestety ten z całą masą akrylu na powierzchniach żyjących. No i to jest przyszłość czy teraźniejszość, tym się trzeba interesować. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za ten przegląd.